I dzień dobry, jest 13-15 kwietnia i tak jak obiecałem, znowu jesteśmy z Conqueror's Blade'em. Ja się nazywam Tadeusz Zieliński, pracuję dla Polsat Games między innymi, bo robię w życiu dużo rzeczy innych też, ale przede wszystkim w Polsacie prowadzimy z Radziem Nałęczem taki program FOPA, w którym gadamy o grach i gadamy z ludźmi, którzy robią ciekawe rzeczy w naszej branży. A oprócz tego czasami zdarza się też, że streamuję dla Polsatu i dzisiaj właśnie będziemy streamowali po raz kolejny Conqueror's Blade, to już nasze trzecie spotkanie. Jest to akcja promocyjna, którą robimy razem z Cennegą. Conqueror's Blade to jest gra MMO, MMORPG, ale nietypowa, nie taka siema gałązka. To nie jest taka gra jak, nie wiem, WoW czy powiedzmy ESO. Tutaj mamy oprócz naszego bohatera jeszcze naszą armię i prowadzimy oddziały do boju, co wam zresztą zaraz pokażę w moim zdecydowanie chyba ulubionym teraz trybie, czyli w tych oblężeniach, co tam się dzieje, to ja nawet zaraz przejdziemy. Puściłem tutaj ten soundtrack music OST theme, żeby było epicko w podkładzie, bo stwierdziłem, że trzeba dodać tutaj do jakości przekazu. Gra jest darmowa, można ją pobrać, jest w polskiej wersji, bocik wam tam podpowie skąd można wziąć, a my dzisiaj będziemy wydawali kody i ponieważ powinienem jakoś nagrodzić ludzi, którzy przyszli od razu, to zrobimy tak, że pierwszy kod poleci teraz, on będzie teraz wyświetlany na ekranie, ten kod jest tylko i wyłącznie na live'ie na Twitchu, także jeżeli oglądacie to na YouTubie, to niestety nie będziecie mogli już wziąć udziału w naszym giveawayu. Pokażę go na ekranie na kilkanaście sekund. Kto pierwszy, ten lepszy. Kod jest jest uprawnieniem do przepustki sezonowej. Daję wam po prostu przepustkę sezonową. Brawo Tadeusz, umiesz w słowa. I między innymi można... Dzień dobry, panie Elite Warriorze. I między innymi... Zresztą zobaczycie, pokażę wam tego pasa za chwileczkę. Ej, można odblokować husarza. Trzeba mówić więcej? Przepraszam, przede wszystkim, co jest też ważne, ten pas jest oczywiście, jak zresztą widzicie, Wolves of Ragnarok, to jest pas związany z wikingami, którzy zostali dodani do gry jako jedna z armii, ale też zobaczycie, tu nie jest tak, że stoi się na czele jakiejś konkretnej siły, to jest taki miszmasz, po prostu każdy kieruje swoimi jednostkami, one mogą być z zupełnie różnych miejsc na świecie, można tam, nie wiem, i kawalerię mieć i z drugiej strony właśnie berserkerów wikińskich. 321 kod. To jest kod. Na ekranie macie też miejsce, podane miejsce, w którym się ten kod redeemuje, czyli go realizuje. Go, go, go. Kto pierwszy, ten lepszy. Jak ktoś zrealizuje, to powiedzcie. Będzie mi nam miło bardzo, jak powiecie. Husarz PZRZ. No przecież, come on. Husaria. Czy husarzja? Husaria przecież. Siema, delikwent. Dobra, słuchajcie, odpalę sobie już grę tutaj w tle. Ten kod jeszcze powisi przez chwileczkę. Siema, Kretfon. Przepraszam, ja mam problem z czytaniem ników z tego. Zawsze przekręcam, więc musicie mi wybaczyć. Dobra, moment, teraz zróbmy hits i przejdźmy do muzyki. O, właśnie. Gra została zrobiona przez firmę Booming Games. Wydawana jest przez my.games, takiego wydawcę. Dobra, kończymy z kodzikiem, przechodzimy do gry. Czekajcie, muszę jeszcze czatka tutaj otworzyć. Dobra, wszystko działa, wszystko... Dzień dobry, Kaszanie. Ja gram na serwerze EU5, to jest najnowszy serwer świeżutenki. Już nie świeżutenki, już ma 3 tygodnie, więc już się tam zrobiło trochę ludzi. Ale od początku było. W ogóle gra jest darmowa, więc możecie sprawdzić ją sami. Bocik zresztą wam tam wypluwa informacje. Proszę, husarz jest? Jest. Tadziu? Jest. Jest. Dzisiaj prowadzę kampanię na rzecz odkrycia, w jaki sposób mogę używać innych broni. Upsom, to nie jest dobry żarcik. Nie będziemy do niego wracali. Ale nie, żebym się zdziwił, że ktoś go zrobił. Nagrody, zadania dnia. Tutaj można sobie przyspieszyć oczywiście progresy. Wszystko można przyspieszyć za punkty takie, które się zbiera za grę i za oczywiście suwereny, które się dostaje za hajsy.
Dobra, panie, bo ty możesz mi wykuć, a ja bym chciał kupić. Ja jestem prostym człowiekiem, chcę zapłacić pieniądze. Obejrzyj broń. No, jesteśmy w domu. I teraz kupimy sobie Nodachi, bo ja chcę z Nodachi pobiegać. To jest lepsze Nodachi, cena sprzedaży, cena... Ta broń nie odpowiada klasie wagowej twojej zbroi. O, czyli będzie trzeba jeszcze zbroję do niego dokupić. No dobrze, dobrze. Broń, rodzaj krótki miecze, wytrzymałość, obrażenia, przypisano... Kosztu. A jaka jest kategoria mojej tej zbroi? Dobra, nieważne. Mamy hajsy i tak kupię. 520. Dobra, to jest na pewno lepsze. Kup. I teraz w takim razie trzeba jeszcze się cofnąć. I zobaczyć, jakie są zbroje. To jest chyba zbroja lekka w takim razie, co? Ciężka zbroja. A, mam na sobie ciężką, a muszę mieć medium. A ta jest jaka? Średnia. No moment, to jakbym dociągnął do 20 levelu, to byśmy mogli sobie dołożyć medium i wtedy nadal i tak sobie założymy. Dobra, no na razie jeszcze pojedziemy z tym, co mieliśmy. Co ja tutaj mam jeszcze? Najemników możemy brać. Nie chcę najemników. Wyjdź. Co nam od nas jeszcze chce? K nacisnąć. Moi znajomi. Prośba o dodanie. O, proszę bardzo, gumiś. Przyjmij. Fuck off. Przyjmij. Try kill me. Przyjmij. Seba też jest. Przyjmij. Przyjmij. Grają. O, proszę bardzo, Elder Winter. Elder Winter akurat gra. Może zagra. Historycznie to nie powinienem być w takiej krainie, stary. To się nazywa Augolia. Historycznie to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to jest wymyślony świat, tylko są inspiracje. Także nie przejmujemy się takimi rzeczami, bierzemy bitwę oblężniczą, dołączamy do bitwy, idziemy się na ten. Mongolia. No. Nie. Kreton, czy to jest RPG? Oj tak, i to nawet nie wiesz jak bardzo. Zaraz ci pokażę. Tak, więc po pierwsze mamy postać. Player. To jest mój player, który ma levele. O, zaraz będę miał 20. Super. To jest co? Runę? Nie mam jeszcze runów. Dobra. Poziomy, informacje, proszę. Wszystko jak zwykle, tak. Tylko tu się nie rozwija atrybutów. Atrybuty rozwijają się same. Rozwija się... Proszę, tu masz jeszcze więcej informacji. Obraz na przykład kuty miesięcznymi obuchowymi, przebijanie. No taki klasyka, nie? Ubiór. A, no ubiór to wiadomo, to jest. A, to jest wizualne. Ubiór to jest tylko i wyłącznie wizualna część, a w postaci jak mamy tutaj, to jest moje inventory. Umiejętności. Ja się specjalizuję teraz w mieczu, więc tutaj dostaję do niego specjalnego expa do wydawania rzeczy w mieczu. Punkty biegłości to się nazywa. Właśnie, zobaczmy, poczekajcie. Coś miałem, szarże miałem odblokować, zdaje się, że... Lepsza szarża jest zawsze dobra. Barykada. O, to mogę sobie odblokować też jeszcze z tych drugich punktów, które się zdobywa za PvP, a te się dostaje za używanie danej broni. Fajnie myślałem bardzo. No i teraz... To są wszystkie bronie, które są, czyli właściwie klasy, tak? Każda z broni to jest inny styl walki, inne umiejki. Mam 4 umiejki podstawowe, potem jeszcze się dostaje jakieś dodatkowe. To jest naprawdę fajna gra. Grinderska, na serwerze EU5 gram, Bartko Spisie, dzień dobry. Mamy działo, dobra. Popełniłem błąd. No, przenieś się tutaj. Hyc. Dobra, ci są obronni generalnie, ci są wiadomo też obronni, ci są ofensywni, ci są do szarży. Giną mi ci ludzie na razie na maksa szybko. Mamy atak na wielki mur. O, proszę bardzo. Widzisz, no, walka jest w Chinach na przykład. Hej, Badger, no, to nie ja decyduję o takich rzeczach, więc nie jestem ci w stanie powiedzieć kiedy. Ten miecz to jest w ogóle szabelka, to nie jest miecz. Ja nie mam teraz miecza, tylko mam właśnie... To się falchion nazywa? To tak... Jezus, myślę, jaki jest odpowiednik tego.
taka szeroka szabla, trochę jak tasak taki przedłużony. Cześć Bartuś, dzień dobry ci. Prawie szabelka właśnie, tego się trzymajmy, słuchajcie, że to jest prawie szabelka. Gdzie my jesteśmy? Niebiescy. To chyba będziemy się bronić znowu. Szwejk, Polak. Tak, startujemy z łucznikami od razu. Chyba zmienię od razu tamtych na kogoś innego. Do której stream? Do 15. Cześć, Hawkowaty. Hawkowaty czy Hołkowaty? Zawsze mnie frapuje, czy to powinno się w tym momencie czytać z Polska, czy łączyć. Czyli Hawkowaty. No, już. Wjeżdżać. Do zabawy. Obrona, tak? Tak, 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 tak. Niebiescy. No dobra, no to na ten. Moich łuczników bierzemy. Jak widzicie, żółci to jest moja jednostka. Mogę nią kierować w ograniczonym zasięgu. Na przykład, o, proszę bardzo. Hyc, hyc, można im zmieniać tutaj. O. Linia, skrzydła, rozproszenie. Za mną, proszę. Co to jest? Follow. Już do nas strzelają tutaj, także tak, gorąco. Prostu przemieszczają. To wszystko są gracze. Tu jest 15 na 15. Jak widzieliście tam tę listę na początku, to wszystko byli gracze. Gracze są naczyni tymi okrągłymi. Form up, stand ready. Units, assemble. Boję się, że zaraz oberwiemy tutaj. Tylko nie wiem, czy ich nie wysłać tam na dole. Niech oni sobie tam pójdą i dopiero potem do mnie przyjdą. O ciepier! Oj, strzeliłem. A może to nie jest dobry pomysł? Wow, chwileczka. Dobra, tutaj są jakieś jednostki, które mogłyby się bronić. Bo oni nas tutaj zaraz przeorają. Ci są w ogóle nieaktywni. Siądźmy na kunia. Teraz musimy ich stąd wyprzeć. Wow! Nie jest dobrze. To nie jest wcale takie łatwe, jak się może wydawać. Ale ma odpornych tych? Dobra, leczymy się. Aaaa, oni mnie zaraz tak. Przejęli nam tutaj, czy jeszcze nie? Nie warto ginąć. Nie! Dobra, i musimy czekać na leczonko. Cholera, skapszerowali już. Na razie żeśmy jeszcze nie potracili ludzi za bardzo, więc nie jest źle. Ja muszę poczekać teraz na regenerację zdrowia. Mógłbym gdzieś pojechać się podleczyć, ale... No, w sumie możemy to zrobić teraz. Zobaczymy, czy w ogóle się tutaj mogę wyleczyć, jak tam wejdę. Cześć, Royalek. Znam jest typa.
Bardzo spoko gierka. Ale i tak go miło przywitamy. Nasi cały czas wyglądają na ten... A może niech oni się tutaj podleczą? Brak amunicji? O, to tym bardziej muszą tutaj... Dobra, regeneracja. Ja się zastanawiam teraz, czy jednak się nie zmienić jednak jednostek. Chyba zmienię. Weźmy na defensywny. I się podleczmy. Cześć, Ladrowa. Ja wiem, że interakcja F, to wiem. Tylko tam jeszcze jest parę innych tych. Ja się, wiecie, uczę jeszcze z kontrolców, bo tu jest dużo kontrolców i do kierowania jednostkami. O. Tutaj elegancko linie. Każdy ten żołnierz stracony przez nich to jest jeden mniej, który nawala naszej, więc opłaca się generalnie. Flanki musimy im też. Ej, czy mi już wyrzynali moich? Co ich tak wy... Chodźcie do mnie. A, wybili mi moich wszystkich ludzi. Konnice i zrobimy szarże. Mają tutaj włócznie. Rozwalić ich, ty. A? Czyżby tutaj jakiś gracz przyszedł? Gracz przyszedł? Dwóch graczy przyszło. Przebiją się niestety chyba. Czy nie? Dobra, trzeba się iść leczyć. Z jazdy to mi dużo nie zostało, więc trzeba będzie znowu zmienić jednostkę. Dobra. Ale dobrze się ten, bardzo niestety, oni tam dobrze grają. Wie, ja znam te podstawy, Bartko Spisie, no worries. Żeż! Zwarty! Wow! Nowo mi ich wyrznęli. Wow, jak mnie dziabnął. Wow! Za kozami. Hehe. No dobra, straciliśmy znowu. To teraz rata nowych. I znowu leczonko. Ma, nie, no mają i wyższe levele, oni lepiej grają też.
Słuchajcie, ja jestem przyszykowany na generalnie obijanie. Dopiero się kto uczy grać. To wcale nie jest prosta gra. Jest bardzo zależna od ten. Chodźcie tutaj. A gdyby tutaj postawić działo. O, to może mieć sens. Tak. No, reload. Dobra, tam nasi pojechali, ładnie. Mam nadzieję, że oberwał ten rykoszetem. O, tam będzie trzeba strzelać. Gra jest po polsku, jest za darmo, możecie ją ściągnąć. Za chwileczkę będziemy wyświetlali kolejny kod promocyjny na Season Passa. Przepraszam, ale to jest dobre miejsce do strzelanka. Bum! No, dawaj. Bum! Wow, jaka tutaj... O, no, tu się dzieje! Cholera, kunie! Dawać! Au! A bo tu gracz jest. Asysta. O, dawaj działo. No. Ho, tak. Gin kolego. Co? Wiemy. Czekaj. Au, coś mnie tam podstrzeliło. Na dół. O tutaj, tu. Dawaj, teraz szybko. Tak jest. To przepycha zdecydowanie na naszą stronę. No, no dać ci... Bum. Brzdęk. Nasi się biją. Dajmy wsparcie. Takie bardziej konkretne. O, masz ci, ale nas wystrzelali. Brak amunicji, o, masz. Idziemy do boju. Oj, zapomniałem się wyleczyć najpierw, ale nic, dobrze, udało się. Dawać tego gościa tam. Tu już niewiele kto został, trzeba znowu zmienić jednostki. Jeszcze może kogoś mamy. Co nam zostało? Trochę włóczników. Ale nie to, żebym miał dużo jednostek. Siema Serwoku, dzień dobry. To jest na komputerze. Nie wiem, czy są wersje w tym momencie przygotowywane na konsolę, ale nie zdziwiłbym się. Bo to... O! A ja ich tutaj będę pilnował. O!
Dobrze, udało się znowu przeżyć. Gdzie, co się stało z moimi łucznikami? Skąd to, gdzie oni zniknęli? No nic, nie ma moich łuczników, zostałem sam. Leczonko. To jest... To jest Dynasty Warriors, tylko że MMO. Au, młotnie mi wypłacił. Dobra, czas będzie zginąć pierwszy raz. No właśnie. No to moja pierwsza śmierć. Jednostko, odwracaj się, tylko tam nie ma co odwracać niestety za bardzo. Niestety nie mam już tak jakby za bardzo jednostek, zostało tylko bohaterskie walczenie solo. To jest generalnie 15, w tym trybie jest 15 na 15, każdy gracz ma jeszcze oprócz tego, zobaczcie jaka siara, Jezu. W tym trybie każdy gracz ma ze sobą jeszcze jednostkę, którą wybiera z kilku jednostek, które sobie zbierze, wybierze do gry, te jednostki awansują, bohater się rozwija, jest sprzęt. Gdzie tu jest wyjście? Którędy ja mam stąd wyjść? Koniu, jedź. Jest tryb bitew taki jak ten, w którym gram. Jest tryb otwartego świata, po którym się można poruszać i też brać udział w jakimś takim w ogóle wielkim starciu na dużą skalę. Tutaj jest rzeczy tyle, że ja się po prostu tu gubię. Zobaczmy, czy to działo działa. Brak amunicji, no to nie działa. To działo. Jedźmy. No to mur chiński, to w końcu trzeba pomóc, nie? No, ale teraz jest szansa, że się uda wygrać. No, oni nam chyba nie podchodzą nawet na ten. Fajnie, będzie zwycięstwo. Mur chiński. Hello, chłopie. Bum. Tak jest! Jeszcze jest wygranka. O, sekretny skarbiec. Odpożyć, mam 0 kluczy. To nie otworzę. Wydać 50 suwerenów? Nope. Albo tak, dobra, mamy suwereny, oczywiście, że tak. Otwórz. Dostałem zapasy, z których mogę kraftować rzeczy. Relik bitewny, który nie ma pojęcia do czego kopali starożytnych bitew. Aha, dobra, czyli to jest szansa na przedmioty. I teraz tak, fajne rzeczy. Statystyki gracza. Eseczka. Nice. Tylko ja tam zdaje się, że nie zabiłem. No właśnie, 0 zabiłem. Ale zabiłem dużo żołnierzy całkiem. Wybitna jednostka, tym razem łucznicy. Śmierci żołnierze. No strasznie straciłem jednostek, ale nie zginąłem ja tym razem, więc jest progres, bo ostatnio ginąłem jak zły. Więc jest w sumie do przodu. Co my tutaj dalej mamy? O, proszę bardzo, awansik. Awansik, awansik. Teraz tak, statystyki drużyny. O, proszę bardzo. Wynik bitwy. Czyli to się jednak opłacało. Bo im żeśmy wyrżnęli dużo jednostek. No tak, w sumie 4 pełne oddziały, ale z drugiej strony straciłem 5 oddziałów, więc nie wiem, czy to tak wyszło na dobre, ale to nieważne. Słuchajcie, SK jest, nie jestem MVP, jestem drugi, więc tak. Dobrze, jest, już raz byłem. Dzień dobry, pan Kamil, powitać. Grasz pan? Może chcesz pan zagrać? Ja teraz mam granko tutaj. No i to jest super rzecz. To jest, proszę was, analiza po walce i pokazuje, gdzie generalnie się toczyły starcia. I to jest naprawdę bajer. Bardzo mi się to podoba. Jakby to było trójwymiarowe, to już było w ogóle tak. Tutaj próbowali, tak? Wróg tu chodził. Główne walki się toczyły tu, gdzie myśmy byli. Widzicie? Tutaj żeśmy ich przyblokowali. Tutaj się rozegrała bitwa tak naprawdę. Oni tutaj wytracili tyle jednostek, że już nie byli w stanie się przebić dalej. Dlatego żeśmy wygrali. Fajnie to jest wymyślone. Kurde. Im bardziej w to gram, tym więcej widzę poziomów tego, jak to jest wymyślone. Ale cheese! Serio, Kamil, zagrałbym bardzo chętnie, bo to jest spoko giereczka. A poza streamami na razie nie grałem, bo nie miałem za bardzo z kim. A solo to mam jeszcze... Chociaż kurczę, dzisiaj sobie chyba zagram wieczorem po prostu na moim streamie jeszcze.
Będzie Punio, będzie pewnie Door Kickers i właśnie w to. Nie, no gramy do 15 w ogóle. Ja teraz przepraszam, ale chciałem się, wiecie, ja się ten, że tak powiem, fapuję się moimi wynikami. Dajcie się po ten. Ja jestem na Kambi, jestem na EU5. Jeśli ktoś chce teraz dołączyć, to zapraszam. Czekajcie, tylko musicie mi powiedzieć, ja muszę ogarnąć teraz ten friendlistę, tak? Pretendent. Status weterana. No raczej. Lubię moich łuczników. Chłopstwo, nie. Pikinierzy, włócznicy. Ja muszę pikinierów wziąć. Oni są dobrzy. Wziąć ich na przykład zamiast rataniarzy. Składy pułków, właśnie, zróbmy to. To jest skład drugi. To będą... rozrabiaki. Nie, dobra, nie. Siara będą się nazywali. To jest właściwa nazwa dla nich. Dobra, i tak. Włócznicy. Włócznicy. Nawet to tego... Tak, o. A was tutaj trzecie. Kunie. Łucznicy. A, i tutaj mam, tak jak w Warhammerze, jak się wystawia armię. Schemat walki, papier, kamień, nożyce, papier, kamień, nożyce. Tak, przy czym, ponieważ są też bohaterowie, to oni mogą przeważyć szale. Więc nie do końca. Znaczy, łucznicy mają szansę z pikinierami, jeżeli bohater powstrzyma na przykład, nie wiem, czy tam, nie, rozumiesz, tak? Jak dobrze ktoś wymanewruje, to jesteś w stanie się wybronić. Mam określoną ilość punktów, które mogę wydać na... O! Hołotę. Można jeszcze. Ready to serve. Głupi byłem, że tego nie zrobiłem tutaj. Główny skład. Tutaj jeszcze możemy przecież dołożyć. Nie możemy. Dlaczego nie możemy? A, bo mam rataniarzy, którzy są drożsi od tych. Ej, ale rataniarze dobrze się sprawili tym razem. Nie, dobra, bierzemy taki zestawik. Weźmiemy. Aha, tylko tutaj tu możemy zrobić jeszcze małą, wprowadzić zmianę. Aha. No to mi się niespodziankę zrobił. Zróbmy to jeszcze raz. We serve our order. Abiunt studia in Moris. Rattan is stronger than steel. Always on the march. Always on target. Stać mi na kunia? Nie stać mi na kunia. To co muszę z niego wywalić teraz? Pikinierów i dodamy kunicę. A zagramy siarą. Proszę, na otwarty świat są w ogóle inne jeszcze te, można sobie robić inne składy do rankingowych, do dowolnych, to naprawdę, to jest tyle rzeczy. Okej, okay, kolej, ale czekajcie, momencie, bo to są rzeczy, trzeba się spoziomować. Mam wolne punkty atrybutów. A, czyli kłamałem, haha, kłamałem, atrybuty też można podnosić. Ja się uczę z wami, żeby nie było, tak? Ja nie jestem perfekcyjny, nie znam super jeszcze tej gry. Konica jest op, będę próbował się nią ten, bo jak na razie to nie umiem nią zupełnie. Wpadam i muszę, rozumiem, że wypadać od razu, a ja im pozwolę. Co podnieść? Siłę? Przebijanie zbroi atakami kłutymi. Ej, zdingałem na 20? Jest... Wiecie, co to oznacza? No, nowy sprzęcik. Zordan jest light, ale za to jest lepszy. Jest? Dobra, przede wszystkim będę mógł to dać i użyć, więc... Hyc. Dobra, popróbujemy teraz grać na daci. Kuń. Zobaczcie, co tutaj jest. Zobaczcie, ile tu jest rzeczy. Tutaj wszystko można sobie rozwijać. Serio, to jest... Jako powiedz... O, nasycenie konia. Odwiedź sprzedawcę, jest pasza. Konik się psuje. Trzeba reperować konika. Prawdziwy hucharz z Nodaci, nie? Dokładnie. Jak pan Wołodyjowski przykazał. Nie, pan Wołodyjowski nie był hucharzem. No, ale rozumiecie. Emotki. Dewastacja. Dobra, na razie pojedziemy...
Co on ma? Marsz samuraja, szarżunia. Chłos! Dobra, to jest Bafik. To jest generalnie assassin. Jeszcze to mnie kusi. Łuk. A może kupię łuk? I może postrzelamy z łuku? Nie, dobra, najpierw Nodachi. Jezu, zobaczcie. I teraz tak, ja jestem compulsive obsessive, tak? Znaczy ja bardzo lubię mieć przeklikane wszystkie wykrzykniki, które widzę. Ile tutaj jest tych wykrzykników? To muszę jeszcze wyklikać, przepraszam, trzeba wyklikać. Questy zrobiłem. Jeszcze coś tutaj. Wyklikać. Czekajcie, teraz zrobimy przeklikiwanko. Przejść do Lenda, bitwa o magazyn? Nie. Jezus, tak, bo będzie wykrzyknik mi się. Ups. Oh, at this moment he realized he'd fucked up. What? Coś zepsułem. O, dziękuję serwo. Jak pan Skrzetuski przekazał. Coś kliknąłem, coś się dzieje, nie pytajcie. Nie no, to jest tam jeden z takich dodatkowych... Jedna z dodatkowych ścieżek, których można sobie tam aspiracje robić, że tak powiem, rozwijać wszystko. Teraz będziemy strzelali w... Obroń fort. Zaraz wam obronię forcik. Au! O, niedobrze. Prawie. Dobra, do boju. Proszę, patrzcie teraz. Aaaa, jako prawdziwy... Tak, on jest zdecydowanie dobry na ten. Och, wirowanko. Trochę inna gra, no bo to z botami teraz gramy, tak? To jest taki scenariuszowy jakby. Wyrznięteć. I po konikach. Szarża! Rage! Ej, ale trochę mi ich też wybili. To jest szarża. To jest totalny ten. Totalne rozwalenie wszystkiego. O, uwaga. O Jezus, co on tutaj robi? Jeszcze cały czas jest mój oddział? Może... Wycofajmy się troszkę. Nie, bum! Długie przeładowanie, za długie. No i teraz optymalnie... A, dobra, to nie działa już na takim dystansie, no okej. Tak, jeżeli chodzi o informacje dotyczące sztuki wojennej, to pytajcie ludzi na czacie, oni wam powiedzą, bo tu jest parę osób, które widzę, że... O, no niedobrze.
Ting ting, a ja. No dobra, nie będę. Your unit is retreating. Dobra. Idźmy do bitwy. Form up! Form up! Ready? Form close order! Wow! Jest i Heroes. A, trzeba bohatera tutaj dojechać. Ale widzę, że moja postać teraz prawie nieśmiertelna jest z tym. Już mam zasięg? Przerażający. No, i zwykle. I jest wygranko. No, wydawcy to dosyć duża firma pochodząca ze wschodu, za naszej wschodniej granicy i jeszcze troszkę dalej. A producenci to firma z kolei z dalekiego wschodu. Bo to chińska firma. To jest dobrze wymyślona gra. Mówię, to jest Dynasty Warriors MMO połączone. Wróćmy do tej ścieżki, bo ja bym chciał tutaj porobić jeszcze moje rzeczy. A, to one się robią razem tutaj. Wystaw lub zniszcz. Ja chcę bitwę obrężniczą kolejną. Tu się takie rzeczy dzieją w tych bitwach obrężniczych, słuchajcie. Ale już tęsknię do mojej tarczy i ten. Spróbujmy jeszcze łuk. Bo to jest rzecz, której nie używałem. Pan płatnerz. Dzień dobry, pan płatnerz. Obejrzyj pan płatnerz. Łuk refleksyjny. Łuk, krótki łuk. Dobra. Stać mi. Dobra, i teraz kolejna rzecz. Uwaga. Schemat rzadkiego kirysu. To z tego mogę później sobie robić rzeczy. Co tu jest? Tu są jakieś misje w ogóle, słuchajcie, jeszcze, tak? Możliwe znaleziska. Sygnatura zbrojnego. A, i w ten sposób się tam ulepsza te jednostki. Jednostkom można przypisywać sprzęt, można je rozwijać, mają nowe umiejętności. To jest, kurczę, po prostu... O, widzisz, Adibocie. Halabardnik podobno za wolny, słyszałem. O, coś znalazłem. Zobaczmy jeszcze. Podłupmy jeszcze chwileczkę w tym inwentoru. XP. Nie chcę w życiu. Księga umiejętności do łuku, zdecydowanie. O, działa. Super, to dobrze, przyda się. Dlaczego nie mogę użyć tego przedmiotu? A, bo pewnie ma lekką zbroję, musi mieć. Sygnatura. Aha, panie. Przejdź tam, co mogę zrobić? Odzyskać. Okej. Okay. Coś zrobiłem. Ciii, nie mam pojęcia, co zrobiłem. Tutaj jest za dużo sklepy. Za dużo składników. No, ta tostu, przepraszam. Ona jest fajna. Jest fajna. Jest naprawdę dobrze wymyślona. Ma... Tu powtórzę to, co mówiłem na zeszłym streamie. Ja, słuchajcie, zawodowo zajmuję się w ogóle robieniem gier i pracuję w firmach robiących, teraz w ogóle mam własne studio, w którym robimy gry. Kiedyś miałem do czynienia
No z szefem jednej tam z większych chińskich firm, które się bawią w robienie gier. I on opowiadał mi, znajomym, jakie są różnice pomiędzy naszym sposobem myślenia a sposobem myślenia chińskim. My robimy bardzo konkretny core, gdzie jest dobra historia, fajne mechaniki gry i już. A oni jak robią gry, to robią gry, które mają zaoferować coś każdemu. Absolutnie każdy może sobie... Nie broń poproszę w takim razie, tylko poproszę zbroję. Lekkie. Która jest lekka. Kategoria średnia zbroja, średnia zbroja. A dobra, nie patrzę tutaj, gdzie trzeba. To jest lekka. Lekka hyc. Tak. Rękawice lekkie. Są ciężkie. Lekkie. Kup. Ciężka. Średnia. Tunika. No, buku. Lekka. To tunika lepsza. Kup. Hajsu mam mnóstwo, więc się nie przejmujemy. Średnia, lekka. Moron kaprala. Dobra. A teraz można? No właśnie. No i teraz dalej wyglądamy, bo to jest skin, ale więc dalej wyglądamy jak husarz. Możemy wyglądać inaczej zresztą, poczekajcie, to też możemy teraz przerobić jeszcze. Ubiór. Można łączyć. A, nie, tu się akurat całe przerzuciło. Jeszcze mogę sobie kupić jakieś inne, ale nie mam. Na to hajsu nie będę wydawał. Ten jest całkiem spoko. Zrobimy sobie takiego ucznika. Jezus, tu jest cały czas do odklikania 1000 rzeczy! A, właśnie, sezon. Miałem wam pokazać sezon. Przepustka bitewna. To jest to, co oferuje w tym momencie sobie przepustka. O, właśnie. No, zbierajmy od razu. Na dzień dobry dostaje się takie fajne dwie rzeczy. 38. Dobra, gdzie jest dalej? Gdzie to się przewija? Gdzie jest dalej? O, tu jest dalej. Dobra. Skiny. Dajcie skiny. O, złe motki. Ej. Ubiór jednostki poczty Tyra. Coś takiego? To nie powiem. Chętnie. No, a to jest duża inwestycja. To jest dla każdego, tak? To każdy sobie może blokować. O, właśnie. To jest doskonały moment, żeby zrobić drugą tą. Drugiego giveawaya. Uwaga, na ekranie za chwileczkę pojawi się kod i on chwileczkę powisi przez jakieś 15 sekund. A pierwsza osoba, która go zrealizuje, będzie mogła sobie właśnie taką przepustkę zafundować. Macie też informacje, gdzie ten kod można zrealizować. Zaraz do was wrócę. I co tam? Mamy to? To wracamy do giereczki. Oszukali! Nie działa! O, proszę. Laziu, i trzy Laziu sobie zdaje się, że trafił. Wyzwania. Odbierz nagrody. Sorki, mogę przeklikać? Trzeba przeklikać. Czego ja tutaj nie zrealizowałem? Że on mi krzyczy, żebym sobie... Aha, to. Już cicho. Przepustka... Dalej. Tu jeszcze mogę?
To też? Nie. To co mam wziąć? Dlaczego on mi tutaj jeszcze pokazuje, że jest wykrzyknik? Ja nie mogę pójść dalej, jeżeli nie odklikałem wszystkich... A, tutaj już wiem. Jeszcze coś? Wszystko przeklikane? Jest, dobra, przeklikane. Tydzień trzeci, odbierz nagrody. Kurde. On mnie troluje. Wyzwania, jedziemy dalej. Tydzień czwarty, odbierz nagrody. Przypustka mnie znowu troluje, jedziemy. Których? Tych czy tych? Ja bym wziął Berserkerów. Czy Shield Maidens? A, tylko tych mogę. Awansuj bohatera. Ten muszę zrobić. A, to żeby ich dostać, to muszę te rzeczy porobić. Te wyzwania. No, to tak łatwo nie będzie, ale mogę też zapłacić 410 suwerenów i wtedy dostanę tę jednostkę. A zobaczmy przy tych. Ile ja mam tego hajsu? Ja nie pamiętam ile mam. Na pewno jeszcze stać. Nie opłaca się. A to na 3 dni. Dobra. O, odklikane. Stop, nie odklikane. P. Ach, na nic bierzemy siłę. Da się tutaj ten. Podnosimy dalej. Kto, kogo trzeba? Gdzie tutaj jest? Pokaż. To jest do zlewelowania. Status weterana. Tak. Kto dalej? Ja? Zeszło. Dobrze. K. Co tutaj jest? Znajomi. Prośba o dodanie do znajomych. Soul. Siema Soul. Przyjmij. I Szymik. Pozdrawiam cię, Szymiksie. Jak chcecie zagrać teraz, to możemy sobie zrobić team. Możecie mi tam o, proszę bardzo. Tak. Slash Face Party? Slash Grupa? Jak się pisze na grupowym? Jak się zmienia na grupowy? Troszkę jeszcze nie ogarniam. Enter tabem zmieniam czaty. Dobra, już mamy to. Grupa. Tylko pokażę wszystkie wykrzykniki. Ta gra to zabójstwo dla osób mających lekkie, bo to OCD to jest poważna choroba, nie można się z tego śmiać. Ale mnie to naprawdę drażni, jak mam nieodklikane, to po prostu czuję, że to zadania poboczne, chwała marszałka, to jest super rzecz, zobaczcie na to. Klik i on sobie teraz pojedzie. Mógłbym tam też pewnie się przeteleportować, ale można kliknąć i on tam pojedzie i na mapie jest to samo. Otwieram sobie mapkę, klikam sobie gdzieś na mapce i on tam jedzie. To jest tak dobre. Tu jest mnóstwo takich rozwiązań, jest mnóstwo takich sensownych, fajnych, małych rozwiązań, jest mnóstwo właśnie tych rzeczy do dłubania, że każdy ktoś może sobie tutaj dłubać i dłubać i dłubać. Super. Ścieżka wiary ukończono. Ukończ zadanie. Ukończ zadanie. Dostaliśmy rzeczy znowu. Ukończ zadanie. Motikowadło. Przyjmij zadanie. To później. Fa marszałka 3. Przyjmij zadanie. 3 bitwy. Przyjmij zadanie. Inwentory. I jedziemy znowu z koksem. Losowa skrzynia z rzadką artylerią. Super. Ta artyleria jest generalnie sponio i się przyda. Dobra. Nie, bo chcemy strzelać z łuczku. Tu jest... Co to jest? Strona umiejętności Nodachi. Aha, to muszę zebrać odpowiednią ilość, tak? To jest reset tych. Dobra. O, jakiś scroll. Nie, to. Dobra, naciskamy, jedziemy. Bitwę oblężniczą. No jest na lendo. To potem, jak się ma wyższy level. Mamy łucznika.
Jakie słowo jest niedozwolone? Lucznik jest najwyraźniej albo spróbuje. To jest niedozwolone słowo. I proszę. Dobra, trzeba zagrać łucznikiem. Jaki EU grany? EU5. Siema, co tam mam cię, co tam, jak tam. Co to za Metin? To nie Metin, to Conqueror's Blade, czyli taka gra MMORPG, która jest, jeżeli znacie taką serię, która się nazywa Dynasty Warriors, to to jest dokładnie sięgko Dynasty Warriors, tylko w multiplayerze MMO. Z masą rzeczy do robienia, tutaj można robić. I tak dochodzi się do granicy, kiedy się zaczyna grind, to już wszyscy mówią. Co dodajmy, jest absolutną normą we wszystkich grach MMO, tak samo jest w każdej innej. Natomiast jak ja na to patrzę, to zanim bym tutaj doszedł do grindu, to bym pół życia stracił. Jest wiele ocenzurowanych słów. No, o, czekajcie, bo nie kliknąłem ready. Głupi ja. Soul jest kozakiem, widzę. Elo, ja Polska. Są państwo w Polsacie? No bo są. Polska górą. Jak długo potrwa sezon? Chyba jeszcze... Nie, tam była jakaś informacja. Nie przyjrzałem się. Jeszcze troszkę. No, jak widzicie, żeby pograć, dojść do late game'u, to trzeba pograć z rok. Proste to stu. Czyżbyśmy byli po stronie oblężniczej? Nice, w końcu. Zawsze gram po tej drugiej. No dobra, jedźmy. Fajnie to wygląda. Ja nie wiem, czy nie lepiej moich tych gdzieś tutaj schować. Bo tu się zaraz źle skończy. Ktoś z nas tutaj dostanie plombę, dopóki nie dojedziemy na miejsce. I mi wystrzelają po prostu moich ludków, a ja tego bardzo bym nie chciał. Cześć, Soul. Siemanko. A bo tu jest jeszcze taki w ogóle tryb. O, zobaczcie, jeszcze jest taki generalski tryb. W którym sobie można patrzeć. Czy ja mogę kierować moimi jednostkami? After me! Form up! Oczywiście, że mogę. Form up! A nie, tylko przede mną. Ej, mogę kierować tą jednostką. Jaki sztos! A Sol tam się wszanił. A, bo to jest drabinka. Follow me. The left siege tower has been destroyed. No to już nas nie wpuszczają za bardzo na drabinkę. Tak. Zobaczmy, czy da się stąd strzelić. To jest jakiś taki.
A to takie trochę mniej. Tych to w ogóle można byłoby odesłać w sumie. I wymienić na coś sensowniejszego. To są defensywne jednostki, jest potrzebna ofensywna. Zobaczmy, czy te wieże obronicze. A, wieża się przydała ruszać. Chodźmy wieżą. Podjedźmy. Ona się zaczyna sama ruszać, czy... No, ruszaj się, wieżo. Nie ma pchanka tutaj za bardzo. Kliknij na nią z shiftem. Nie, z shiftem się strzela. Z kontrolem może. A, jest obsługiwany przez innego gracza. Czyli teoretycznie ktoś niby nią powinien poruszać, tylko nie robi tego. No! Dobra. Czyli widzicie, jednostkę trzeba wysłać do tego, żeby ona obsługiwała wieżę, na przykład. Nie mogę wejść wyżej? Na tą drugą się dało. Jedźmy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. To jest takie. To jest odskok. Dobrze, będę pamiętał. Pchamy, pchamy, pchamy. Left siege tower is advancing. A, bo tam mamy. Nie, i tak chcemy tutaj podejść. No, słaby strzał. Wow! Nie ma moich! Co do zabijani? Idziemy. Dobra, jakieś zaopatrzenie jest? Nie, nie ma. Nie. Chyba się przebiliśmy. A, nie uciekaj! Lisku nie uciekł, uciekł lisek, no. Przeszliśmy. Wow, szadża. Tak, nie jest to najlepszy wybór, nie będę ukrywał,
Ale ja na razie się bawię tutaj troszeczkę jeszcze. Muszę grać, pograć z kimś, kto się na tym zna, że mi dobrze wytłumaczył zasady. Bum! Znaczy no niby ten. Oho, flery do sali. Zróbmy to tak, o właśnie. Ej, no i proszę. Zaraz sobie zdobędziemy tutaj ten, do zapasów miejscowe. Gdzie on poladł? Słuchajcie, nieźle na razie. No to jest troszeczkę co innego niż Mountain Blade. O, tak jest. Plecy im. Dobra, zapasy, zapasy. A, to są zapasy. Bayer. Zaraz będziemy mieli nasze jednostki nowe. Weźmy tych na razie. Ej, na razie ciśniemy jak źli w ogóle. Sol w ogóle jak tam wymiata. Chodźmy tędy. Słuchajcie, jedno co ta gra daje, to poczucie naprawdę epickości takiej oporowej. Ona jest epicka. Tak, się chłopaczek wbił. O tak! O, proszę bardzo. Wystrzelali mi moich łuczników. Aha, to jest gówniana strzała. Z lubością im wystrzelę, rozwalam tych łuczników, muszę powiedzieć. It's...
Siema. Jezus, jaki dżancz. Wskoczyli na mnie. Gdzie jest Soul? Soula się powinien trzymać, a nie latać jak ten oszo. Jest Soul, proszę bardzo. O, jak się dostawił, zobaczcie go. Nie ma podbicia. Też Nodachi, tak? Czyli Nodachi, bo Nodachi jest podobno bardzo dobry obszarowo. Odwróć się z łucznikami, tak? Poproszę. A jak oni mogą zrobić, żeby żółwika dookoła mnie? Gdzie jest Soul? Soul, gdzie jest to Soul? Wow! Dobra, nie podoba mi się łucznik na maksa. Czy podobał mi się, gdybym grał nie na streamie, bo to tak jest. Pierdololo. I znowu mi wybili tych ludków. W spokoju ducha. Wiem, że swała atakują. To nie wiem, dlaczego tak giną. Ja ich tutaj chciałem w defensywie trzymać i proszę, i wyginęli jak... Będę się da przejść? Nie da się przejść. Moich tarczowników już nie. Trzech zostało. Dobra, chodźcie ze mną. Ci to w ogóle zaspali. Idziemy za nimi. Wygranko. Pod G mam atak katapultami. A tak, pamiętam, tam się buduje wtedy dział. Nie chcę otwierać. Dajcie mi spokój. Statystyki drużyny. No tym razem B+. Soul, proszę, jaki morderca. Ilu ja tam zabiłem? 53 tym razem, no właśnie, a wtedy 160. Opuszczamy bitwę i zaraz zaczynamy następną. Ale najpierw zrobimy jeszcze jedno wydanko kluczyka. Kolejne, jeszcze mamy dwa klucze do wydania. Więc poczekajcie chwileczkę. Muszę się tutaj przełączyć. Zróbmy sobie takie przełączenie. To jest stary klucz, to już nie, on się już nie bawi. Uwaga, za chwileczkę wyświetlę trzeci klucz razem z adresem, w którym się go realizuje, pod którym się go realizuje. Klucz daje dostęp do przepustki sezonowej do 7 sezonu, czyli to Wolves of Ragnarok. I od razu mówię wszystkim, którzy nas oglądają na YouTubie, że to było na live, więc niestety już nie będziecie mogli tego sobie odblokować. Uwaga, kod będzie wyświetlany teraz. To jest nowy kodzik, kto pierwszy, ten lepszy. Go, go, go.
Te kody są do odblokowania w tym, na Steam, jak odblokować. Podejrzewam, że musisz zrealizować go pod tym adresem właśnie podanym. Jak masz połączone konta, to wtedy to przejdzie, bo chyba tutaj są połączone konta, jakoś się łączy się ze Steamem, nie? Będę musiał poprosić wydawcę, żeby mnie przygotował na takie podchwytliwe pytanka. No, nic ciekawego. To ty troszkę mniej niż ja w PUBG. Więc Sol ma 1800 godzin. Czyli o 200 godzin mniej niż ja w PUBG od początku. Skubany. A dziękuję bardzo, Daxilos, pozdrawiam. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że kod wisiał już wystarczająco długo. Możemy wrócić do giereczki znowu. Jeszcze jeden będzie kodzik. Tutaj znowu się wydarzyły rzeczy, znowu są levele. Mam wolne punkty atrybutów. Zwinność, zbroja. Krepa. O, hapeczki. Trzy hapeczki. I dobra, i przechodzimy teraz do zdecydowanie, wracamy do mojego pierwszego. Co? Hyc i hyc. Dobra. I co? Jedziemy znowu w husarza? Tak, jedziemy w husarza. A, Sol teraz sobie robi przerwę. My będziemy jeszcze mieli ten i jeszcze jeden pewnie mecz się uda zmieścić. Bo gramy do godziny 3, przypominam. Strażnik coś chce. Czego chcesz, strażniku? Ponury żniwiarz. Mistrz bite. Czy Szymix chce dołączyć do grupy? Jasne, że tak. Cześć, Szymix. Same spoko questy. Dobra, jedziemy bitwę oblężniczą. Wiem, że tu jest tyle rzeczy, które powinienem sprawdzać. Ja chcę po prostu się pona. Zobaczcie, zagadanie tygodnia. Przestańcie mnie kusić, szatany. Mamy już jakiś ten? I nawet mam składniki. Nie, na to nie mam, ale na to mam. Gdzie jest moja nowa zbroja tarcza? No. Do odklikania. Klikanko. Poziom 23. To pewnie tam się jeszcze ten. Znajomi się. Prośba o dodanie do znajomych. Kambli. Przyjmij. Elo, mordki. Odblokowanie.
klikać rzeczy. Klikać, czego nie mam, co mam nieodklikanego. Czego on mnie znowu chce tutaj? O, bitwa się teraz zacznie, tam jest. Widziałem. O, odklikane. Pod F4 mam jedne questy, pod J mam inne questy, pod F5 mam jeszcze inne questy, czyli Season Passa, tutaj jest sporo questów, tutaj jest, powiem tylko tyle. Ja chcę moje działo. Jest bardzo, bardzo dużo questów wszelakich. Tutaj się wyspawnuje, tak? Pom, pom, pom. No, Szymix też tutaj jest ten. Taki, nie ten. Sroce spod ogona nie wypadł. Czy oglądając stream, jak można coś wdropić w gierce? Nie, nie mamy żadnego tutaj takiego systemu spiętego, natomiast można dostać kod na, jak się jest szybkim i się go szybko zrealizuje, to można dostać kod na Conqueror's Blade Season Pass do 7 sezonu. I na dzień dobry dostać fajnego skina z tym, z Berserkera takiego, synowie Fenrira. Także warto. Fajnie jest. Fajna giereczka. Zwłaszcza fajnie jest, jak latają nad głową te trybusze strzelają. No, to przykro mi, panie Szymonie. No tak, ale to zawsze, wiesz, 15 dzików w kieszeni. Jest nas więcej. Mamy szansę na wygranko. No. Ej, to jest ten zamek z początku gry w ogóle. Znaczy ja jestem w tym zamku w ogóle, tutaj mam w ogóle, o. Zobaczcie, tu właśnie byliśmy. Tak, tutaj byliśmy. Fajne. Ten barbakan. Można go jakoś tam... Ktoś jest tam? Nie ma nikogo, to chodźmy może tam. Tu za mną, proszę. To jest chyba najfajniejsza mapka. Siege tower is advancing. Brace yourself. Right siege tower is advancing. Aj, prawie. Brace yourselves. Oops. Co jest? A ten też skąd? No, znalazł się jakiś. Ale co za kolo w ogóle? Nice! Podpalamy ją. Ej, obrywaj to mocno. Aj, rozwalili nam. Dawać, chłopaki, tak jest. Czoko miejscówka w ogóle. Jest! Spadła. No nam niestety już tutaj ten... też spadło. Spróbujmy w takim razie. Czyli to odpadło niestety. Jeszcze raz w finałach nie grają od dawna.
Boeing. Enemy battering ram has been destroyed. Nice. For close order. Position. Brace yourselves. O, no się ma. The right siege tower is advancing. Fall in. Protect the commander. Attack. A, gdzie... Ty bucu! Rozwalił moją działo! Aaaa, dałem się zabić. A jestem kiepem. Your unit is retreating. Zobaczmy, co się tutaj dzieje generalnie. Tu jest tylko jeden kolo. Ale co się dałem zabić, rany boskie. Ochotnicy z pikami. Można używać nawet na endgame. Dobra, będę pamiętał. Ochotnicy z pikami. Mam włóczników domeny, to chyba nie ci. A tymczasem weźmy tych. I na A. O mordę. Chyba on ma mocniejszych. O, spadłem. Moi tam na górze zginą raczej, no ale to przynajmniej się ten odrodzę. O, asysta, proszę bardzo. Lecze! Dobra, to nie było mądre. Chyba dostaniemy tutaj. Jak się wlali tutaj w ogóle ten most, rany. Pupsy. Ten wygląda jakby wiedział co robi. Gdzie jest Simix? Uhates, Russell, Indy, Zoar, o, odrodzenko. Dobra, weźmy tych. Zabić go! Leczonko. Weszła asysta, dobrze.
Leżeć! Nie, nie uciekniesz! Uciekł. No, dobra, tu się udało wypchnąć. Aaa, zabili. Dobra, dobra, Bartko by komputera weszło. Z przyjemnością bym oddał. Gdybym miał taką władzę. W sensie, natychmiast bym mu dał ten program, ale niestety nie mam takiej władzy. Bartek jest w ogóle mój sąsiad. Tęskniłem do niego, dawno go nie widziałem. No skumacie, co ci goście robią w ogóle. Co tu się dzieje? Proszę. Proszę, skoordynowane ataki. Tu ich wycofał elegancko. Duży uciekają. Dlaczego nimi się starczownikami? Nie, dobra, trzeba ich zmienić na co innego. A może nie, dobra. Nie, nie. Jeszcze kilku mam. Gdzie jest walka? Na górze? Ej, Jankos! Zobaczcie, nawet tutaj jest Jankos. Oni tędy chcą zejść. Wow. Au. Au, au, au. Ten Jankos jest uparty też, wiesz? Co, dwóch na mnie? No nie. W tym meczu nie idzie. Śmiało, może iść na D. Sztos. Gdzie on był? Nie ten typ ołzik, też to był A-Pose właściwie. O, a ci za nim tak dookoła niego ładnie chodzą. Jak to się kurczę robi, żeby oni tak dookoła mnie stawali? Czy to jest inna jednostka? Teraz mi się to udało.
O Jezus, ale mu tutaj sprzedali plombę. A, jest i Szymiks. Szymiksa się trzymać jak zwykle, oczywiście tego nie robię. Units, assemble! Form up! Rattan, forward! Into position! I don't know, konnica? Może to nie być najlepszy wybór? Shields up! Get moving! As you command! Już mi jakiegoś konika tamten. Aha. Chyba nie wyszło. Wszystkie koniki zginęły. Nie! Fuck! O mój Boże! Ale one same zaszarżowały. Ja chciałem, żeby ze mną podjechały z boku, a oni ruszyli. Nie wiem dlaczego. Nie naciskałem ataku. Jak to dobrze wygląda w takich momentach. Boing. Ups, oberwał. Jest i on. Szymiks i jego przyjaciele. Ładnie tu wjechali. Uf. Co mi tutaj zostało? Dobra, ci niech staną gdzieś z tyłu i... Chłopaki, spokojnie stajemy z tyłu, nie pchamy się na pierwszą linię. Zobaczcie, tu są ci starczami, to za nimi najlepiej. O. Powolusiu. W sumie to nawet... O, właśnie. Wow, jak mi przydzwoniło. Nie, to nie jest dobre miejsce na działo. A to działo już jest co? Zepsute? Gdzie bym ich nie ustawił, to mi ich wystrzelają. No rany boskie. Idźcie stąd. Do niczego się nie przydaliście. Jesteście jak ja, bezużyteczni. No nie wiem, no nie wiem. Przegramy tę bitwę. Wygrali. No dobra, będzie akurat czas na to, żeby jeszcze jedną bitewkę z ten zrobić. Gdzieś tutaj bottom dweller. Szymiks, kurde, kolejny jakiś masakrator. Tak, jasne, że chcemy. Chcemy wyjść, chcemy zagrać z Szymiksem i z Soulem, bo wtedy wygramy.
To jest niestety niedoświadczenie, no. Brak znajomości ten. Używania tych jednostek. Zobaczmy sobie w ogóle postać. Znowu mamy ten atrybut. Dajmy siłę. Unit. To nie mam tych. Dobra, twierdzę, można. Uniczy, pikinierzy, domeny. Uniczy. Składy połuku, drzewko jednostek. Czy to można coś odblokować w końcu sensownego? Ochotnicy z pikami, to ci niby, tak? Nie, Polsat streamuje też inne rzeczy. No ja przypomnę, że na sam koniec będziemy dawali jeszcze jeden kodzik na Season Passa. O. I... Pikinierzy prefektury. Domczech, chcesz się dołączyć? Cześć, Domczech, bijaj. Zresetuj węzeł. Szmrędzeł. Let's just chop and go. Do blokowania trzeba blokowywać. Sala jest prosta. Rany boskie. Tego jest tak dużo. Tak dużo. No. Ogień. Czy mamy jakąś inną? Nie mamy. A, bo mógłbym sobie drugi wziąć. Nie. Abiunt studia in moris. Ci mają status weterana. Dobra, jedziemy z koksem, chłopaki. Będziemy się ten... Kolejkujemy się, jeszcze mam akurat, mówię, czas na jedną bitewkę, potem wydamy kodzik na do widzenia i będziemy kończyli, bo nasz stream trwa do trzeciej. Ale nie będę ukrywał, że... Myślałem, że tak, że im dłużej będę grał, tym bardziej będę tę grę rozumiał, a jest tak, że im dłużej w nią gram, tym bardziej widzę, ile tu jest rzeczy do nauczenia. Jest takie... Tu jeden kolega 1800 godzin. Ja mam w PUBG po 4 latach grania 2200. O co chodzi w ogóle? Słuchajcie, gra jest darmowa, można sobie spróbować samemu. Jest po polsku. Aha, dobra, czyli jest znowu oblężonko, tak? Mamu, Domczek. Dobra, chodźcie w takim razie z tej strony. Punkt na dole, dobra, idziemy na punkt na dole. Respawn z piechotą. Zrobimy wjazd drabinami. To jest. O, i widzicie, od razu będzie lepiej, bo mamy kogoś, kto ogarnia. Od prawej na szeroko na dole. Dobra. Czyli przez ten, przez las tam zasuwać, tak? Yes, sir.
O, czasu, widzisz. Szanuję bardzo. Bo ja wiem, że ja mam dużo mimo wszystko. 2000 to jest dużo. Soul, generale, prowadź. Siema, Grzymat. Witamy. Jakiś japoński zamek jest w ogóle. Patrzcie, tutaj. Przez lat. Dlaczego nie widzę się na kamerze? The middle siege tower is advancing. Our battering ram is advancing. Dobrze, jedziemy. Hurry up! Attack at will! Get going. Nie attack at will, tylko get going. Ajajaj, wytaczę się. Nie. Blisko. Unit, assemble. No surrender. Jezus, jak ten. Chyba nas zwąchali. Dlaczego ci moi nie wchodzą na ten? Aha, bo to muszę im dać rozkaz. Nie. Zabity. Wow, tu się przebił jakiś koleś. Nie, zabili mnie. Uciekajcie! Wyrżnęli mi wszystkich. No. Odwrót. Nie poszło. Nowy plan. To ten nowy For Honor, to się nazywa Conqueror's Blade i to jest gra firmy Mubit chińskiej, która została wydana przez naszych braci ze wschodniej granicy, czyli My Games. Nie, to nie jest dobry pomysł. Ja potrzebuję jednostki mrężniczej. Gdzie to jest? Tam jest. Tam gdzie dom ma. A gdzie jest dom? Dobra, ja zaraz do was dołączę, tylko muszę ten zmienić na Retanin. Gdzie są moi? Tutaj są. Dobra, jedziemy do nich. Ups. Bronić Soula. Kurde. Znowu jacyś mordercy się trafili.
Nasi tutaj walczą. Znowu mi wybili jednostkę. Potraciłem wszystko. No to chyba mieliśmy dobrze. Siema niepozorny Kubusiu. Dzień dobry. Zaobserwuj jak failuje. Wjechali na nas tymi. Wszystko zepsuło. O kurde, a to mogę. Uszczętnej rzeki. Wybili mi już dwie całe jednostki. Niedobrze. Gdzie są chłopaki? Soul, tutaj, dobra, to wyjdziemy. Dlaczego mam połowę zdrowia już teraz? Co tu się wydarzyło? Czy oni mnie mogą otoczyć? Nie, nie mogą, nie? Dobra. Bronimy swoich teraz. Au. No, capture, capture. No i już mi ich wyrżnęli, no. Jak ich tam sieką w ogóle. Uciekajcie, chłopaki, uciekajcie tam. Nic nie zrobicie. O, tutaj z tymi możemy. Dobrze, przepchnęliśmy się. I widzicie, jak im wyrżniemy tak jak oni wyrżynają mi wszystkie moje jednostki, to oni będą mieli tylko bohaterów i z nimi wygramy. No to teraz będzie szarża. Nie! Dało się go zabić czy nie? Zniknął. Jest asysta jakaś weszła. Zabici wszyscy, dobra. No jak dobrze pójdzie, to będziemy tutaj ten punkt zaopatrzeniowy. 6 sekund do leczonka, leczonko. Zajmij ten obszar z chęcią. Leczonko. Gdzie można śledzić mój projekt? Na razie jeszcze żeśmy nie ujawniali, a generalnie zapraszam na Nowatek. Na Facebooku. Tam będą wszystkie informacje. Nowa myślnik tek.
yourselves! Raise your shield! A, bliźnięki założyli. Poszpie! Dobra. Jaki cały kombo się odpala. Dobra, utrzymane. No, muszę się teraz tutaj pod ten. No właśnie, też powinienem wyładować. Działo. Podleczmy się. Dobra, wystrzelmy. Z łuczku. O Jezus, za 30 klatków. Wybudujmy drugą tą. A, domczek tutaj jest, dobrze. Dobra, już wiem co muszę robić. Muszę się po prostu trzymać z tyłu. Przeładuj. I teraz tego żółwika to potraktujemy. Hehe. O Jezus, tak. Attack at will! Wybić ich tutaj, kurde. No. Bardzo ładny atak. Aplauduję to. Kurde, przerwali mi leczenie. Jestem głupi, bo się w głupim miejscu leczyłem. Dobra, czy jest tutaj nasz punkt zaopatrzeniowy? Nie ma. Bo jednak już przydałoby się mieć jakąś jednostkę, no. O, zajęli właśnie. Bajer. Pojedźmy do punktu. Tam się koleś bije z kimś innym, ale... Czemu mam jak pomóc? I oni się biją. No, ale ten sam na górze, to w ogóle nie ma szans. Trybusze. Muszę wybudować trybusza. Jeszcze nie strzelałem z trybuszy, więc nie wiem do końca jak się to robi. Spróbujmy. Dlaczego mi znowu wybili wszystkich? To było szybkie. Z jednostkami sobie zupełnie nie radzę. Jeszcze walkę w miarę ogarniam. Ale jest bieda, jeśli chodzi o używanie ten. Natychmiast mi oni schodzą. No próbowałem przez ten, a to nie mogą ich ominąć? Kurde, są ślepi są? Że tam nie, no tak, no próbowałem znowu. Miałem nadzieję, że oni się ustawią gdzieś, ale się nie ustawili.
Follow me. Spread out. Dobrze, nieszczęśni. Łucznicy. Aha, już straciłem wierzchowca. Shields up. Get moving. Shields up. Get moving. Dobra, pobiegnijmy do tymi. Get moving. Follow me. Nie wiem, czyj oni są, ale wyglądają na gości zorientowanych w terenie, zobaczcie. No dobra. Troszeczkę turn off, myślałem, że jednak trochę tutaj więcej będą w stanie z sobą zaproponować. Ktoś mnie może zaplankować? O kurde, wracamy. Unit, assemble! Form up! Unit, assemble! Close up! Get going! You heard the order! Position. Quickly now! Form up! Form up! Stand ready! A, bo my musimy tam spuszować na ten, a tego nie robimy. Form line! Form up! After me! Stand ready! For close orders, weapons! Hurry up! No, inaczej się nie uda. Leżysz! Nie uda się przejąć na czas. Jakbyśmy nawet wszyscy wleźli, to się nie uda. No szkoda. Było blisko. Troszkę zaczynam ogarniać. Będzie trzeba jeszcze potrenować. Więc słuchajcie, na dowidzenia zrobimy jeszcze ostatni kodzik wam dam. Zrobimy to w ten sposób. Uwaga, kod pojawi się zaraz na ekranie. Tam będzie też adres, po którym można go zrealizować. Zapraszam, kod daje dostęp do przepustki sezonowej i jest on taki. Kody działają, bo tam się ludzie zgłaszali, że im się udało zredimować, więc gra jest za friko, można spróbować samemu ściągnąć i zagrać. Jest fajna, no co ja mogę powiedzieć, podoba mi się. A już zwłaszcza jak się gra z kimś, kto ogarnia i ktoś mówi, gdzie mamy iść, to wtedy jest jeszcze lepsza. Więc tak, następne streamy będą w przyszłym miesiącu, pewnie też tam od pierwszego mniej więcej, tam chyba zdaje się, że to są czwartki, z tego co pamiętam, więc pierwszy, drugi, trzeci czwartek w maju, ale nie gwarantuję, to jeszcze musimy tam sprawdzić i ustalić, więc dziękuję wam bardzo serdecznie, zostawiam was teraz już z Polsatem Gamesem i jego innymi dokonaniami streamowymi. Cześć.